Jeżeli jesteś nauczycielem i zdarzyło ci się, że podczas lekcji uczniowie usuwali innych uczestników, to zapraszam na naszą grupę facebookową. Link poniżej w opisie. Wyjaśniam tam, w jaki sposób się przed tym zabezpieczyć. W dzisiejszym odcinku wyjaśniam, jak wykorzystać notes zajęć, jak tworzyć w nim karty pracy ucznia oraz jak wykorzystać notes przy tworzeniu zadania domowego. Jeżeli nie chcesz przeoczyć materiałów, które dla Ciebie przygotuję w przyszłości, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Aplikacja MS Teams, oprócz lekcji na żywo z uczniami, gdzie możemy ich widzieć i słyszeć, i jak również oni nas, ma też dużo dodatkowych narzędzi, z których warto skorzystać. Takim narzędziem jest notes zajęć, który może zastąpić tablicę nauczyciela oraz zeszyty uczniów. Z notesu zajęć możemy korzystać w czasie takiej lekcji na żywo, ale również jest on dostępny dla uczniów poza tą lekcją. Również nauczyciel może wcześniej w tym notesie zajęć przygotować sobie odpowiednie strony do zajęć. Przypomnę tylko, że w momencie, kiedy po raz pierwszy utworzymy zespół, w górnym menu mamy zakładkę notes zajęć. Podczas pierwszego wejścia w to menu nie mamy jeszcze utworzonego notesu i musimy wygenerować nowy notes zajęć dla danego zespołu. Klikamy sobie pusty notes, następnie dalej. System proponuje następujące sekcje. Naciskamy utwórz. Generowanie takiego notesu trwa zazwyczaj kilkanaście sekund. W ten sposób został wygenerowany notes zajęć. W lewym górnym rogu widzimy przycisk, który otwiera nam pasek nawigacyjny. Z lewej strony widzimy sekcję. Sekcja Witam zawiera domyślnie dwie strony. Są to strony informacyjne. Następnie widzimy sekcję Biblioteka Zawartości. I te dwie sekcje, Witam oraz Biblioteka Zawartości, pozwala na tworzenie stron przez nauczyciela. Natomiast uczniowie mogą tylko do tych stron zaglądać. Nie mają prawa edycji tych dokumentów. Następna sekcja służy do współpracy. I strony utworzone w tej sekcji mogą zarówno edytować uczniowie, jak i nauczyciel. Jest to taka sekcja współpracy. Następnie nauczyciel widzi notesy poszczególnych uczniów z sekcjami. Uczniowie widzą tylko sekcję Witam, Biblioteka Zawartości i sekcja współpracy oraz tylko swój zeszyt. W sekcji Witam oraz Biblioteka Zawartości nauczyciel może tworzyć nowe strony. Warto wspomnieć, że strony można tworzyć w sposób hierarchiczny. To znaczy możemy na przykład utworzyć stronę, która będzie symbolizowała jakiś dział materiału. Natomiast można przyporządkować strony podrzędne do tego działu. Na przykład jeżeli byłby to przedmiot technika, możemy stworzyć taką stronę. Materiały i ich zastosowanie. Powiedzmy, damy tutaj jedynkę, jako że jest to dział pierwszy. Na tej stronie głównej możemy umieścić jakieś główne informacje dotyczące tego działu. Następnie klikając przycisk tutaj na dole strona z plusem lub prawym klawiszem w tym miejscu możemy utworzyć nową stronę. Na przykład zawierającą pierwszy temat tego działu. Na początku możemy wpisać numer lekcji. Załóżmy, że jest to lekcja numer 1. Można też dodać datę, kiedy ta lekcja się odbywa. Treści napisać cele lekcji.
No i oczywiście możemy dodać dodatkowe materiały. Czyli możemy tutaj za pomocą tego paska narzędzia główne po prostu wprowadzać dowolny tekst, odpowiednio go formatować. Za pomocą menu wstawianie możemy dodać do naszego materiału tabelę, załączyć plik, wstawić obraz. Możemy ten obraz zamieścić z pliku zamieszczonego w naszym komputerze. Możemy również zrobić zdjęcie z naszej kamerki internetowej i wstawić do dokumentu w ten sposób zrobione zdjęcie. Możemy również wyszukać przez wyszukiwarkę internetową dowolną grafikę. Na przykład produkcja papieru. Taką grafikę możemy przeskalować. Po kliknięciu, naciśnięciu przycisku Delete możemy również ją skasować. Możemy również zamieścić linki do jakichś stron z informacjami na ten temat. Możemy dodać dźwięk. Oczywiście musimy wyrazić zgodę na dostęp aplikacji do mikrofonu. W tym momencie nagrywa się głos. W ten sposób również uczniowie w swoich zeszytach mogą nagrywać swój głos, na przykład mogą w ten sposób udzielić odpowiedzi ustnej na innych przedmiotach, na przykład w języku polskim mogą w ten sposób nagrać wyrecytowany wiersz albo na muzyce zaśpiewać piosenkę. Po zatrzymaniu w naszym dokumencie mamy plik dźwiękowy, który można odtworzyć. Na technice jednak może nam się taki plik nie przydać. Następnie możemy tutaj wykorzystać pasek narzędzi służący do rysowania. Możemy tutaj za pomocą gumki zlikwidować nasz rysunek. Zakreślaczem możemy podkreślić ważne elementy z naszych notatek. Żeby wrócić do normalnego trybu pisania, trzeba kliknąć w tę ikonkę. Wszystko, co tworzymy w dokumencie, powstaje w takich kontenerach. Pokażę teraz, w jaki sposób przekształcić taką stronę jako podstronę do głównego tematu działu. W ten sposób możemy, klikając prawym klawiszem, możemy przekształcić taką stronę jako podstronę strony, która jest powyżej, dzięki czemu możemy stworzyć taką hierarchiczną strukturę naszych dokumentów, która będzie bardzo przejrzysta. Załóżmy, że na następnej lekcji chcielibyśmy stworzyć kolejną stronę. Możemy wtedy kliknąć sobie dodaj stronę i powiedzmy, że nasz drugi temat to jest odwłókna do ubrania. Powiedzmy temat. Proszę zwrócić uwagę, że za pomocą prawego klawisza myszy możemy przekształcić stronę w podstronę lub przenieść ją o poziom wyżej. W ten sposób, w łatwy sposób możemy budować taką hierarchię naszych stron. W ten sposób utworzoną stronę możemy skopiować, możemy usunąć, możemy ją przenieść do innego notesu lub do innej sekcji. Możemy utworzyć nową stronę, przekształcić podstronę lub przenieść o poziom wyżej. Możemy też prześledzić wersję tej strony, jeżeli ona była utworzona, następnie edytowana. Możemy też skopiować link do tej strony i otworzyć na nowej karcie. Wtedy otworzy nam się to w przeglądarce internetowej w programie OneNote. I tu również możemy całym naszym notesem zarządzać z poziomu przeglądarki internetowej. Jednak warto też zainstalować aplikację OneNote. Jeżeli posiadacie Państwo Windows 10, jest to OneNote for Windows 10. Warto z takiej aplikacji instalowanej na komputerze skorzystać, ponieważ oferuje ona dodatkowe narzędzia. Na przykład narzędzia do rysowania są dużo bogatsze. Zobaczcie, że również łatwo sobie uporządkować nasz zeszyt. Chwytając daną stronę lewym przyciskiem myszy, możemy ją swobodnie przemieszczać po całej naszej sekcji. Znowu przekształcimy ją w podstronę. I tworzymy trzeci temat.
I tu również możemy zamieścić odpowiednie treści. Jeżeli chcemy, możemy również utworzyć drugi dział. I prawym klawiszem przenieść to do wyższego poziomu oraz przemieścić na naszej warto w tematach zastosować numerację, dzięki czemu uczeń, na przykład w czasie powtórki materiału, będzie mógł łatwo przemieszczać się po wcześniej utworzonych stronach przez nauczyciela. Więc w ten sposób zademonstrowałem Państwu, w jaki sposób nauczyciel może za pomocą notesu zajęć przedstawiać uczniom różne zagadnienia, tak jakby to robił na tablicy szkolnej. Może nawet bardziej przypomina to tablicę interaktywną. Wróćmy teraz na przykład do tematu Wszystko o papierze. Załóżmy, że nauczyciel chce przygotować kartę pracy dla ucznia. Może wtedy na przykład w bibliotece zawartości utworzyć nową sekcję, prawym klawiszem nowa sekcja i tworzyć taką sekcję notatki zajęć. Następnie w takiej sekcji może utworzyć stronę, którą następnie rozpowszechni wśród uczniów. Może tutaj na przykład wprowadzić kilka zadań do wykonania. Możemy na przykład zastosować tutaj pogrubienie, zwiększenie czcionki. Bardzo łatwo możemy skopiować, przenieść się poniżej, wkleić. Jeżeli tutaj ta opcja nie działa, możemy zastosować skrót klawiaturowy Ctrl. Przypomnę, że żeby skopiować jakąś zawartość, musimy zaznaczyć dany element, nacisnąć skrót klawiaturowy Ctrl-C, następnie przenieść się kursorem w nowe miejsce i zastosować skrót klawiaturowy Ctrl-V, czyli wklej. I tutaj możemy zmienić na ćwiczenie drugie, zrobić troszeczkę miejsca i załóżmy, stwórzmy tutaj miejsce na ćwiczenie trzecie, strona 8. Tak przygotowaną stronę możemy następnie rozpowszechnić uczniom do ich notesów zajęć. Wystarczy tylko kliknąć w tę stronę, następnie wybrać z menu notes zajęć. Zwróćcie jednak Państwo uwagę, że tutaj mamy menu notes zajęć, ale na stronie również jest takie menu notes zajęć. Więc klikamy tutaj w ten sposób, następnie klikamy rozpowszechnić stronę i możemy tutaj rozpowszechnić przygotowaną stronę dla wszystkich uczniów. Możemy też rozpowszechnić dla konkretnych uczniów. Możemy również rozpowszechnić między notesami, czyli w ten sposób przygotowaną stronę możemy następnie rozpowszechnić w notesie innej klasy. Załóżmy klasy równoległej. Ja pokażę tą pierwszą opcję. Klikamy przycisk rozpowszechnij stronę. Następnie wybieramy, w której sekcji ucznia ma się pojawić ta strona. Wybieramy na przykład notatki zajęć, jeżeli to jest strona, z którą uczeń będzie pracował w czasie zajęć. Naciskamy rozpowszechnij. Widzimy proces rozpowszechniania i widzimy, że operacja jest zakończona. Możemy zamknąć, rozwinąć nasz pasek nawigacyjny, następnie upewnić się, czy w notesach zajęć uczniów pojawiła się taka strona. Widzimy, że tak. Uczeń również to zobaczy. Będzie mógł kliknąć poniżej i wpisać nam odpowiedź do tego ćwiczenia. Z takiej formy stosowania notatek
warto korzystać podczas lekcji online na żywo z uczniami. Przypominam, że jeżeli nauczyciel będzie przemieszczał się po zeszytach uczniów i zaglądał do ich stron, to będzie widział w czasie rzeczywistym to, co uczeń będzie tutaj wprowadzał. Więc można w ten sposób prowadzić lekcje, można również nadzorować pracę uczniów, można również udzielać im różnych sugestii. Nauczyciel ma prawo zamieszczania notatek oraz edycji stron uczniowskich, więc może na przykład za pomocą markera zaznaczyć jakąś odpowiedź. I może udzielić jakichś komentarzy. Załóżmy jakiś przykładowy. Z notesu zajęć warto również korzystać w połączeniu z modułem zadania i stosować to jako praca domowa. Mianowicie nauczyciel również może stworzyć tutaj albo w sekcji Witam, albo w Bibliotece Zawartości, albo w którejś z tych sekcji, zależnie od tego, jak sobie to wszystko zorganizuje. Ja załóżmy, że utworzę sobie taką nową sekcję, którą nazwę Prace domowe. I w tej sekcji również utworzę stronę z tym tematem. Przypomnę, że jeżeli włączyliśmy tryb rysowania, to żeby móc znowu pisać, musimy w menu rysowanie przełączyć tutaj tą opcję. I załóżmy, że po lekcji chcielibyśmy, żeby uczniowie pozostałe ćwiczenia wykonali w domu. Ja tutaj wkleiłem wcześniej skopiowaną zawartość, czyli powiedzmy, że zadanie czwarte ze strony dziewiątej. Oraz ćwiczenie piąte ze strony dziesiątej zaplanowałem do wykonania jako praca domowa przez ucznia. Jeżeli taką stronę utworzyłem w Bibliotece Zawartości, to teraz tworząc zadanie klikam Utwórz zadanie, wybieram przycisk Zadanie. Następnie wprowadzam tytuł tego zadania. Na przykład wszystko o papierze, praca domowa. Możemy tutaj stworzyć sobie kategorię. Załóżmy praca domowa. Przypominam, że warto utworzyć sobie takie podstawowe kategorie, jak na przykład praca domowa, ćwiczenie, sprawdzian, kartkówka. Dzięki czemu po pewnym czasie, kiedy będziemy mieli już bardzo dużo przygotowanych zadań, dzięki tym kategoriom będziemy mogli sobie filtrować te nasze zadania. Dzięki temu będziemy mieli przejrzysty obraz naszych zadań. Poniżej możemy wprowadzić instrukcje. Jeżeli chcemy teraz skorzystać z wcześniej przygotowanej strony w notesie zajęć, klikamy Dodaj zasoby, następnie wybieramy Notes zajęć, wybieramy Bibliotekę zawartości, sekcję Prace domowe i wybieramy tutaj stronę Wszystko o papierze i dołączamy to do tego zadania. Następnie wskazujemy, w której sekcji ucznia ma się ta strona pojawić. Wybieramy na przykład sekcję zadania domowe i zatwierdzamy. W tym momencie widzimy, że do zadania została dodana strona przez nas utworzona. W momencie, kiedy przypiszę tą pracę, ta strona również zostanie rozpowszechniona w notesie zajęć ucznia i będzie mógł w nim wykonać swoją pracę domową. Przypominam, że tutaj możemy określić ilość punktów za dane zadanie. Możemy określić, do których uczniów jest przypisane to zadanie. Możemy również określić terminy wykonania. Powiedzmy, jeżeli
Chcemy dać uczniom na to tydzień. Wybieramy w kalendarzu taki termin. Przypomnę również, że tutaj w tym miejscu możemy ustawić jeszcze kilka ważnych rzeczy. Między innymi możemy ustawić datę i godzinę, kiedy ma to zadanie pojawić się danym uczniom oraz jaki jest termin zakończenia tej pracy domowej. Jeżeli chcemy, możemy również określić ostateczny termin, po którym uczeń już nie będzie mógł nam odesłać tej pracy. Można z tej opcji skorzystać lub nie, jednak jeżeli korzystamy, warto ustawić tutaj termin troszeczkę późniejszy, powiedzmy jeszcze tydzień dla spóźnialskich. A więc jeżeli uczeń wyśle zadanie po tym terminie, zobaczymy adnotację, że praca jest spóźniona, natomiast jeżeli minie ta data, uczeń już nie będzie miał możliwości odesłania, po prostu w swojej aplikacji nie będzie miał przycisku prześlij pracę. Naciskamy gotowe. I w tym momencie, jeżeli zaplanowaliśmy, zwróćcie uwagę Państwo, jeżeli zaplanowaliśmy przyszłą datę publikacji tej pracy, to mamy przycisk zaplanuj. To znaczy, że to zadanie nie pojawi się uczniom natychmiast. Jeżeli nie skorzystamy z tej opcji, zatwierdzimy, to już mamy tutaj inny przycisk, który nazywa się przypisz, czyli w momencie naciśnięcia tego przycisku zadanie pojawi się u uczniów. Widzimy, że zadanie zostało utworzone. Widzimy również, że uczniowie nie zajrzeli jeszcze do tego zadania. Przełączmy się teraz na konto testowego ucznia. Widzimy, że uczeń został powiadomiony o nowym zadaniu. Również w zakładce zadania uczeń może wejść do swojego zespołu i sprawdzić to zadanie lub przez menu zespoły. Uczeń wchodząc do odpowiedniego zespołu, do menu zadania i klikając w konkretne zadanie, widzi tutaj taki zasób, wszystko o papierze. Ma tutaj do wyboru kilka opcji. Może uruchomić daną stronę w aplikacji Teams. Może otworzyć w programie OneNote, o ile ma taki program zainstalowany, co rekomenduję, ponieważ aplikacja ma dużo więcej możliwości, działa stabilniej i ma dodatkowe narzędzia. Możemy również otworzyć tę stronę przez przeglądarkę internetową. Ja tutaj zademonstruję, jak to działa, jeżeli otworzę przez aplikację Teams, bo to w tej sytuacji jest najprostsze. I widzimy, że uczeń został przeniesiony do swojego notesu zajęć i do przygotowanej do nas karty pracy. Klikając poniżej może udzielić odpowiedzi. Po skończeniu uczeń może zamknąć po prostu stronę, nacisnąć przycisk prześlij i w tym miejscu nauczyciel zostanie poinformowany, że praca domowa ucznia została wykonana. Warto też zwrócić uwagę, że karta, którą wysłaliśmy w ten sposób przez moduł zadania, jest dostępna również w module Notes zajęć. Po rozwinięciu swojego notesu oraz swojego zeszytu, po wejściu w zadania domowe, uczeń również zobaczy tą kartę. I tutaj również będzie mógł z tą kartą pracować. Jednakże jeżeli zrobi to w ten sposób i nie odeśle tego zadania, nauczyciel nie będzie widział, kiedy dane zadanie zostało wykonane. Dlatego patrząc z perspektywy ucznia, jeżeli w ten sposób zadana jest praca domowa, warto, żeby zrobił to tutaj z tego poziomu. Zadanie już jest w ukończonych, ponieważ wcześniej uczeń nacisnął przycisk prześlij zadanie. Oczywiście dopóki nie minie termin końca pracy, uczeń może wycofać przesłane zadanie, uzupełnić je i wysłać ponownie. Spójrzmy teraz, jak wygląda to z poziomu nauczyciela. Nauczyciel w swojej aplikacji, wchodząc w zadania, klikając dane zadanie, widzi, że uczeń Kowalski Piotr przesłał już pracę. Klikając w ten sposób, widzi rozwiązanie. Bardzo łatwo może też zmienić ucznia
z tym, że ten uczeń jeszcze nie wykonał pracy. Może też używać tutaj tych przycisków przewijających w prawo lub w lewo. I w ten sposób bardzo łatwo przejrzeć wszystkie prace uczniów. Praca jest również dostępna dla nauczyciela z poziomu notesu zajęć. Klikając notes ucznia w sekcję zadania domowe i w odpowiednią stronę i również widzi tę pracę. Jednak jeżeli jest to praca domowa, a nie ćwiczenie podczas lekcji, mocno rekomenduję stosowanie modułu zadania i rozpowszechniania takiej karty pracy, takiej strony z zadaniem domowym poprzez moduł zadania oraz żądać, żeby uczniowie również przez moduł zadania odsyłali taką pracę, ponieważ nauczyciel wtedy może bardzo sprawnie przejrzeć wszystkie prace, napisać na przykład opinię na temat tej pracy, może również tutaj nanieść jakieś notatki, może wystawić punkty lub ocenę i przesłać informację zwrotną do ucznia. Załóżmy, że przydzielamy 15 punktów. Widzimy, że tutaj zadanie ucznia zniknęło tutaj z tej kategorii do oceny. Zostało przeniesione do kategorii oceniona. Spójrzmy, jak to wygląda od strony ucznia. Uczeń, wchodząc w moduł zadania, wchodzi w zakładkę ukończono, klika w zadanie, widzi informacje w postaci osiągniętych punktów. Jeżeli nauczyciel umieści jakąś notatkę, również w tym miejscu uczeń ją zobaczy. Wspomniałem już, że notes zajęć w aplikacji MS Teams jest po prostu notesem, który jest zarządzany przez aplikację OneNote. Dlatego bardzo mocno rekomenduję zainstalowanie tej aplikacji, ponieważ aplikacja OneNote jest aplikacją darmową i potrafi również zarządzać tymi notesami zajęć, z tym, że daje nam dodatkowe możliwości, ponieważ aplikacja posiada dodatkowe narzędzia, dzięki czemu pracuje się z notesem zajęć dużo wygodniej. Więc jeżeli macie Państwo system Windows 10, to warto skorzystać tutaj ze sklepu Microsoft, wyszukać aplikację OneNote. I zainstalować ją. Po zainstalowaniu możemy aplikację uruchomić. Jeżeli macie Państwo inne konto w Microsoftie oprócz tego szkolnego, to warto tutaj się przelogować, wybrać konto służbowe i zalogować się na swoje konto szkolne. Po uruchomieniu aplikacji i po zalogowaniu się na swoje konto szkolne, w tym miejscu możemy kliknąć więcej notesów. Następnie zobaczymy wcześniej utworzone notesy dla poszczególnych zespołów. Możemy sobie zaznaczyć jeden lub wszystkie zespoły, nacisnąć otwórz i widzimy, że również w tej aplikacji mamy dostęp do notesu nauczyciela oraz do notesów poszczególnych uczniów. Z tym, że na pasku narzędziowym widzimy dodatkowe narzędzia, których nie było w aplikacji OneNote oraz w aplikacji przeglądarkowej. Między innymi w menu rysowanie widzimy, że mamy więcej dostępnych kredek. Mamy też tutaj zakładkę kształty, której nie ma w Teamsach. Możemy też skorzystać z przycisku pismo odręczne na kształt, dzięki czemu możemy bardzo łatwo rysować odręcznie figury geometryczne. Są one automatycznie zamieniane. Może to być bardzo przydatne na przykład na matematyce. Dodatkowo, jeżeli macie Państwo na przykład laptop z ekranem dotykowym, to pojawi się Państwu tutaj taki przycisk linijka, dzięki czemu można będzie w łatwy sposób na przykład wykonać jakiś rysunek.
Mamy tutaj też troszkę inne narzędzie, które pozwala nam zaznaczać większy obszar, na przykład przyciskiem Delete kasować. Również tutaj widzimy przyciski Dodaj stronę, Dodaj sekcję. Możemy również przemieszczać się po zeszytach uczniów. Działa to zdecydowanie szybciej i lepiej niż przez aplikację Teams lub przez aplikację OneNote w wersji przeglądarkowej. To, co utworzymy w tym miejscu, również bardzo szybko nam się synchronizuje w aplikacji Teams. Jednak wydaje mi się, że jeżeli prowadzimy lekcje na żywo z uczniami, to lepiej chyba jest korzystać tutaj z poziomu aplikacji Microsoft Teams. Natomiast jeżeli swoje strony przygotowujemy przed lekcją, to warto wtedy skorzystać z aplikacji instalowanej na komputerze, ponieważ jest to wygodniejsze i mamy więcej narzędzi. Jeżeli macie Państwo wersję Windowsa starszą niż Windows 10, wtedy po prostu szukamy przez przeglądarkę internetową OneNote. Widzimy tutaj stronę OneNote.com download, gdzie możemy pobrać poprzednią wersję, która jest zgodna z wszystkimi poprzednimi wersjami Windowsa. Jednak ona się różni troszeczkę z tą wersją OneNote for Windows 10, jednak również warto z niej skorzystać.